Na dzień dzioła. No. Hejka, hejka. Sposoba. Hejka, hejka. Dziękuję, kochanie. Witamy was bardzo serdecznie. O, już się tak nie chwal, że nie ma spoconych pan. No. Martusia jest trochę chora, Mikołaj jest chory. Daria jest chora. Wszyscy są chorzy, tylko Krzysiu się trzyma. Za litą. Tak, na razie my we dwójkę się trzymamy. Chcemy zawiesić obraz. To jest pierwsza rzecz, którą będziemy robić dzisiaj. Bierzemy się od razu za to, żeby to już w końcu było zrobione. Dobrze, ale tak na zanim... Martusia jeszcze chce mi oczywiście przerwać i wam coś poopowiadać. Więc już wam ją ale daję. Ale chodź do mnie. Ale co chcesz? No chodź. Mnie trzeba teraz kochać, przytulać i dogrzewać. Witamy się z wami też po takiej dość dużej przerwie. Mamy nadzieję, że święta minęły wam fajnie, wszystko było ok i wy w przeciwieństwie do nas jesteście zdrowi. Nasze święta spędziliśmy przy inhalatorze z małym Mikołajem, także to była nasza pierwsza jakaś tam choróbka. 8 miesięcy, więc wydaje mi się, że niezły wynik, nie? Przebrnęliśmy. Najgorzej by było, gdyby był mniejszy, tak. Bo na początku dzieci podobno, przecież tak widać też po nich, nie oddychają buzią, tylko i wyłącznie nosem. Nosem, no. Więc jak mają zatkane nosy, to jest porażka. Miło nam was gościć, was tu. Ponownie. U nas. Oj. Mogłabyś zmienić tą bluzkę, nie byłoby problemu. Ależ ładna. Aha, bo chodzi ci o dekolt. No. Dobra, my dzisiaj wracając do tematu głównego, zmieniamy, tu, ten obraz za mną, głowa mi zasłoniła, ten zmieniamy, ten zakładamy, Martusia się już nie może doczekać, czekaliśmy na no to, ile? To no, jest? No z miesiąc na pewno. Z dwa chyba, wtedy jakżeśmy przynosili szybę na stół. Może zdjąć. My obrazy wieszamy na czymś takim. Tak, obrazy wieszamy na takiej taśmie, dzięki której można ją podobno później ściągnąć. To Martusia będzie ściągać. Ja. Więc... Sorry za mój odrost, dopiero będę robiła prawdopodobnie. Zobaczymy. No i jest git, tutaj jest super. Jest git, to jest brudne, ale to nie brudne. Z tego. No. Au. O nie. Nie zepsuj. O, jest pięknie. Możesz wymienić mnie. Taśma radzi. Sięgniesz? Czy nie? O nie. To moja wina, bo po prostu... Ja nie wiem, myśmy za mało gruntu chyba dali tutaj. Ale dlaczego tak to oderwałaś? Niechcąco, bo podciągnęłam źle. Dobrze, niech Krzyś też coś oderwie. No jedna dziura jest, no jedna. Jedna, no bo źle odkleiłam, bo to bardzo mocny ma ten klej i po prostu podważyłam zamiast ciągnąć, zawsze ciągnijcie za tą taśmę. Ona jest no jednorazowa właściwie i droga jak skurdybel. Tak, bardzo droga, okropnie. A wyobraźcie sobie, że wszystkie te obrazy mamy na tej taśmie, a zamysł jest taki, że będziemy je wymieniać. Widzicie, one wszystkie są tutaj z boku. Właśnie klejone na taśmie. No i z boku to widać generalnie. Natomiast z przodu w ogóle nie ma problemu, a nie trzeba było aż tak dziurować całej ściany, więc spoko opcja. Krzyś widzę, że jest średnio zadowolony. Co no, tam? No bardzo jestem zadowolony, bo kupiłem paszkę. No. I część, że znieparzyście, kurde. No bo my to zawsze jeszcze przydzielamy, to jest takie durne, no. Ale nie, popatrzcie, no bo powinna być jeszcze jedna. Ile pisze, że tu ile jest ich? Tu ja widzę, że ich jest 7, a powinno być 8. Bo powinnaś to też złączyć. Bo teraz mamy 3. No tak, ale my to zawsze na pół jeszcze. Ale to on ma grubą ramę, to. To no całe, no. No dobra. To kochanie, nie ten obraz jest. No tak. Zawiesiłbym ci to samo. O nie, ale by było. O, dobrze. Jeszcze wczoraj nawet bym nie zwróciła na to uwagi. By było. A ja bym jeszcze przyszła pięknie. Super wyszło. No ale 4 by się przydały. No, tak. Muszę otworzyć drugą paczkę. No chyba tak. Ten plakat żeśmy docinali. Ja wam go podlinkuję w opisie, wszystko te linki. Nie pamiętam z czego była rama. Ramę kupowałam chyba w Jysku, więc dodam wam link do tych ram. I je można kupić fajnie na promocji, więc nie kupujcie za cenę regularną, bo chyba kosztuje tam ileś tam, tylko czekajcie na promocję. Przynajmniej ja tak robię, sprawdzone info zawsze wtedy nakupię tyle ram, że ja już mam chyba 15 w zapasie. Co? Tu jest dobrze. No co ty?
Dostaliśmy felerną paczkę. Felerną paczkę dostaliśmy. No patrz. Tu je, popatrz się. Tak, tu jest 8. Tu jest 8. Tak, pokażę. A tu było 7. 2, 4, 8. No, ale my to zawsze mamy po prostu farta. Właśnie mówiłem, że jednego brakuje. I tutaj popatrz, w tej paczce masz to, które łączysz z tym, no. I jeszcze masz 2. Tak. A tutaj masz to, które łączysz z tym i masz 1. No to trzeba do niego napisać. Pewnie powie, że żeśmy wykorzystali. Nie udowodnicie mi niczego. Niczego mi nie udowodnicie. Jestem chora pierwszy raz od 4 lat. Od 4 lat zaraziłam się generalnie od Mikołaja. A wy kiedy byliście ostatni raz chorzy, żebym nie była sama? Jak sobie radzicie z chorobą? O, macie jakieś super sposoby na katar? Bo ja dzisiaj, wczoraj wyciągnęłam spray do nosa, przepraszam, bo bierze mnie na kichanie. Wyciągnęłam sobie spray do nosa, słuchajcie, psikłam tym sprayem do nosa, paliło jak skurdybel. Mój mąż patrzy na opakowanie, okazało się, że jest rok po terminie. Nie róbcie tego, nie róbcie. Jednak starych leków się już nie używa. Zawsze mi ten jeden zostanie. Albo wiem, jak chce być jeden więcej. Ktoś dostał jeden więcej. No tak, no tyle wygrać. Jeszcze mnie ząb boli do tego wszystkiego. 8, którą raz se nie wyrwałam, bo stwierdziłam, że a nie będę wyrywała. Bo wiecie jak jest, wyrywałam 3 na raz, 2 na raz. No nie wiem, dużo na raz wyrywałam. I sobie myślę, nie będę wyrywała wszystkich, nie. I teraz tak żałuję. Raz by mnie bolało i bym miała z głowy. A w ogóle w tym roku zaplanowałam sobie jedną rzecz. A może opowiem o tym, jak będę zdrowa. Jak mnie kręci w nosie, jak kichnę. Z drugiej strony ja lubię kichać. Kichanie jest przyjemne, nienawidzę mi czkawki. Jak kichniecie, to od razu taka ulga, nie? Kto lubi kichać? Kochanie, lubisz kichać? No mój mąż zawsze kicha. Bo to jest takie oczyszczające. Oczyszczające. No tak. Krzyś kicha zawsze kilka razy pod rząd. Dobrze, Martuś. Powiedz mi, gdzie to chcesz, tam ci to przykleję. No tak. No tak. No wydaje mi się, że tak jest super. Czyli trochę ponad. A spróbuj jeszcze niżej. Tak jest mniej więcej z drzwiami. Nie, lepiej jak jest wyżej. Czyli jest trochę, a może być tak? Żebyś miał do czego sobie tak skosować, może być. Muszę tak. Tutaj bardziej, tak? Chyba tak. Tak. Cudowny. Mógł być trochę niżej. Nie? Nie, jest do czegoś. No dobra. Okej, okay, teraz blisko. Nie się nie kamery. O ma! Ujej! Zajebiste. Jeszcze gdyby ta ściana była taka trochę ciemniejsza, nie biała. Kuchnia w tym naszym brązowym kolorze. No musimy, to jest jak z torebką, nie? Nie, to jest po prostu, wiesz, zrobiłaś tam dziurkę i teraz będzie męczyć, co nie? No. Przypadkiem. No niechcąco. Przypadkiem pociągłam. Ja zawsze niechcąco. Pokażę wam coś. Bo wywołałam wszystkie zdjęcia. Znaczy wszystkie. No większość, z mojego telefonu. Wywołałam 600 zdjęć z telefonu, jak młody był mały. Słuchajcie, bo to są takie prywatne zdjęcia, ale akurat to trafiłam, że mogę pokazać. Teraz w najbliższym czasie będę przeglądała telefon Krzysia i wywołam zdjęcia z jego telefonu. No, sama sobie wezmę. Przeglądać widzisz telefon? A co tam ma pan do ukrycia? No. No, to powiesiliśmy koniec vloga. Dziękujemy wam bardzo. Pa! Really? Co? Ja się mi to powietrzyło. Ja już nie skończyłam, siedźcie. Jeszcze mam wiele do powiedzenia. No, zamówiłam na Empik Foto, bo oni mają fajną apkę i z apki można sobie wywoływać te zdjęcia, ty łowuje, ty, no kurde. A, to wam pokażę. Nie, kończymy vloga. Pa, pa. Nie patrz mi tu. A nie, nie wolno. Nope. A, dobra, to wam zaraz pokażę przyjść, ale skończę ten empik. I zamówiłam album dla Mikołaja. Zobaczcie, on jest drewniany. Można sobie napisać, co się chce i tam jest mnóstwo różnych wzorów, ale ten mi się podobał najbardziej. I tutaj będziemy wklejać sobie zdjęcia Mikiego.
Jeszcze potem zamówię jakieś pudełka czy coś i tutaj ma taką ekoskórę, tu jest taki, no super sprawa. Jak coś, jeżeli ktoś chce, to na Instagramie mówiłam, że jest kod rabatowy 25% na hasło Now Enjoyment. Przepraszam za moje cycki. Więc jeżeli chcecie odbitki, no to daję wam link w opisie, może komuś się przyda. Ale jeżeli ktoś jest na bieżąco na Instagramie, to już wie, że on działa do 1 maja. Dobrze, teraz przekazuję głos do studia, do Krzysia. O Jezu, co się stało? Czekaj, bo do góry nogami mam kamerę. Co się chce? Ojej, o halo. Ojej, oj, aj, oj. O. No. Dobrze, teraz już opanowałam. Nie mówcie mu o to. On nie wie nawet, co się stało. Więc tak. O, czekaj, ja wróciłam. Już. Kupiliśmy. Kamerzysta roku. Kupiliśmy super rzecz, to jest coś takiego. Na Allegro to znalazłem, bo chcieliśmy sobie jakoś zabezpieczyć gniazdka, bo Mikołaj nam tutaj paluchami wciska, no nie? Paluszki tutaj wkłada. No już się interesuje po prostu. I tutaj już to założyliśmy. Są dwie wersje. Albo taką jak my mamy, czyli w tym momencie działa to w ten sposób, że bierzecie wtyczkę, musicie ją przekręcić, tylko że o, dobra, i wtedy wam wchodzi wtyczka. I wyciągacie i to się samo zamyka. To jest mega, mega fajne. Wygląda to w taki sposób. No nie? To jest bolec na uziemienie, no nie? Czyli po prostu wkładacie to tak, no nie? Pyk. Najlepiej od razu z włożoną wtyczką. Wkładacie to pyk do środka, to wam tutaj wpada na ten bolec, wpada w dobre miejsce i gotowe. Się przekręca. No. No super. Druga wersja, którą widzieliśmy, to była z takim kluczykiem, że trzeba mieć kluczyk, wkładasz kluczyk i ściągasz to zabezpieczenie, no nie? Tak, tak. Tylko, że jest taka lipa, że musisz ten kluczyk zawsze mieć, że musisz pamiętać, że masz to założyć z powrotem. Każdy, kochanie, musiał mieć na szyjce kluczyk. Tak, można go zgubić, to jest lipa, a to jest zajebiste. I to tak fajnie działa, bezproblemowo po prostu przekręcacie myk, tylko że o, nic, o, i od razu wpada, wyciągacie. I zamknięte. No jest to super, jest bo stwierdziliśmy, super, że ta opcja z tym kluczykiem wyeliminowałaby nam po prostu wszystkie gniazdka, które mamy na dole. Bo zamiast szukać kluczyka, szukalibyśmy innego gniazda. Tak, przestalibyśmy ich po prostu używać. Mhm. A teraz one są cały czas dostępne, nie ma problemów z wpięciem, bo jest wpięte. Mikołaj tutaj nic nie wsadzi. No bo to jest na tyle, jeszcze dwie opcje, bo można to przykleić tutaj na taśmie, która jest dołączona do zestawu, tak, ale to na tyle mocno się trzyma, że bez taśmy też wchodzi, a potem będzie łatwiej jakby to wyciągnąć, czy tam dostać się do gniazdka. O. Minusem tego rozwiązania jest to, że zasłania śrubkę. Jakbyście chcieli się dostać do gniazdka, to trzeba pościągać te dwa zabezpieczenia, żeby tutaj dostać się do tej środkowej śrubki. Tak. Natomiast jak coś, to lepiej to właśnie dawać bez tego kleju, bez tej taśmy dwustronnej, bo później strasznie trudno będzie to wyjąć. No i prawdopodobnie się to po prostu zniszczy. Tak, nie? Zniszczy się na pewno. No ale jak często rozkręca się gniazdko, no. Dlatego tak mówię, że jakbyście mieli zamiar malować albo coś, no nie? O, no tak. W takim wypadku, no to trzeba to pościągnąć. No, a my mamy zamiar. No, także to jest mega fajne. My jeszcze szukamy w czarnym kolorze i widziałam je tylko na Amazonie czarne. Na Allegro są tylko białe, nie widzieliśmy, bo mamy tak, parę czarnych kontaktów i ten biały się będzie mega odznaczał. Zobaczcie na przykład tutaj. No to jak damy sobie białe, to jak nam te kontakty... No tu jest biała wtyczka, to widać jak ona świeci po oczach. Tutaj szukam po prostu opcji czarnych tych naklejek. Wszędzie mamy podwójne gniazdka, tak, bo sobie tak zrobiliśmy, bo wiedzieliśmy, że my potrzebujemy dużo gniazdek, dużo. Dużo, dużo. Więc od razu robiliśmy wszędzie podwójnie i z tego względu teraz wszędzie musimy dawać po dwa, no nie? Tak to by było po jednym, pyk, 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 no nie? Tak. Teraz po dwa, no to jest to trochę więcej, ale za wszystkie trzy paczki po sześć zapłaciłem 70 zł, coś takiego. Aha. No jeszcze zostaje nam do zrobienia to na górze, to jak będziemy to robić, to wam po prostu pokażemy. Znaczy tam zabezpieczymy. No, jak będziemy to zabezpieczać, jak to się wklikuje, wchodzi i będziecie widzieć, czy takie rozwiązanie będzie dla was spoko. A może macie jakieś inne rozwiązania u siebie w domach, to dajcie znać, jak to wy załatwiliście. No. Czy jednak chodzicie z kluczykiem, czy może jeszcze jest coś innego, fajniejszego. Może. Dajcie znać, bo nie wszystkie gniazdka mamy zabezpieczone. Mnie to w 100% jakby satysfakcjonuje. No tak, mi się ta opcja też po prostu podoba. Nie wiem, czy może być coś lepszego. Nie, bo nie mieliśmy, więc ciężko powiedzieć. Jeszcze jedno wam chcę pokazać, bo wyrównaliśmy działkę, no nie? Aha, no. Wyrównaliśmy działkę. Nie wiedziałam, do czego znaczy. Kupiliśmy trawę. Kupiliśmy trawę. Ale jeszcze jej nie posialiśmy. Nie posialiśmy. Ale posialiśmy gdzieś indziej, czekaj. Gdzieś indziej posialiśmy, pokażemy wam gdzie. Ale tutaj będę stała, bo chcę zrobić niespodziankę. Czekaj. O, przepraszam, o kurde, pojechało mi.
Wygląda jak czupryna Jokera. Tak, wie? Ma 2 tygodnie. Po 2 tygodniach wygląda w taki sposób. Zobaczcie, gęściutka. Jeszcze tutaj widać, jak się odgarnie, że jeszcze bardzo dużo małych rośnie. O, tutaj widzisz? Te malutkie? Tu. Aha. Ona jest natomiast już tak wysoka, że już by była do cięcia. Tak, no do koszenia. Już by była do koszenia. Pachnie ładnie, zajebiście trawą. Tak? Mhm. Nic nie... O, ty czuję, czujesz ty. Taką trawę, no nie? Ale pięknie pachnie. Naprawdę ładnie pachnie. W ogóle wiecie co, wpadliśmy na pomysł, żeby na zasadzie taką trawę właśnie do doniczki, żeby zrobić sobie taką doniczkę tak. Z trawą w sypialni na przykład, że to mogłoby fajnie wyglądać. To może być fajne, no. Ciekawe jak się to będzie długo trzymać. Trawa? No, ale ona, wielosezonowa. Ona rośnie jakby bez końca? No może one, no nie wiem, jak to włosy na rękach, taka. Wiesz, że one rosną do pewnego tam momentu. Dziwna sprawa z tymi włosami na rękach, nie? One rosną do pewnego momentu, a na głowie nie wiedzą kiedy skończyć. Tak samo, że rzęsy nie rosną jakby... No jak masz odżywkę, to rosną. O, to tak. No, tak czy siak. Nie mi, ale komuś tak. Mamy trawę, będziemy ją siać. To jest trawa boiskowa, bo taką wybraliśmy. I taką też doradzaliśmy. Żeby była jak najbardziej, wiecie, wytrzymała, no nie? Ona się już fajnie tu ukorzeniła, już jest taka super. Już jest taka gęściutka, bo mieliśmy jej tak na ogrodzie. Bo jak teraz chodźcie zobaczyć na ogród. Może lepiej, nie? To aktualnie. Obraz nędzy i rozpaczy. Wyobraźcie sobie, popatrz. Na razie nie pokazuj. No dobrze, nie pokazuję nic. No, nic nie widać, zaskanie. Kochanie. Świetnie, ty jesteś taki barczysty. Patrzcie się, taka trawka jakby tutaj była po całości. Taka mięciutka i taka fajna. Ona jest jeszcze bardzo wąska. Jaka ona jest delikatna. No, ona jest jeszcze wąska, bo ona jest jeszcze młoda. Ona będzie szersza, ale popatrzcie, jakby to wyglądało, jakby to było tu. Ale patrzcie się. No patrz! Kochanie, mamy ogród. Tak. To ja muszę pod dobrym kątem. No, tak zarosło. To będzie wyglądać. Kurwa, ale zarosło. No to kiedyś tak to będzie wyglądać. Szumią liście i knieje. Zapraszam was na odcinek Krzyzi jego trawa. Kolor, mi się wydaje, że jakby była bezpośrednio na słońcu, byłby bardziej zielony. Jak pomidory do słońca. Ale jak tak zobaczymy, porównamy z trawą, którą aktualnie gdzieś tam nam wyrosła na ogrodzie, to wydaje mi się, że jest bardziej zielona niż ta. Ale tak czy siak, jeśli chodzi o trawę, która ma 2 tygodnie, ale kurczę, ona jest strasznie już wysoka. Wielkości mojego palca. Ponad mój palec. To jest już taka trawa do cięcia, bo już ma grubo ponad 5 cm, ona tu będzie miała już pewnie 6-7. Także będziemy sadzić. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się, bo mają nam przywieźć ziemię w przyszłym tygodniu. Rozplantujemy sobie ją, bo taką nawierzchniową będziemy zamawiać. I w tym momencie wysypiemy tam później tą trawę, tylko jeszcze musimy sobie jakiś siewnik załatwić, bo bez siewnika takiego 600 m2 będzie nam trudno zrobić równo. Dobry. Cześć Mikołaj. Cześć. Tata ma trawę, zobacz. Chcesz się pobawić trawą? Jaka fajna! No. Boiskowa, możesz tłuc. Będziesz po niej chodził. Fajna jest, nie? My sobie często dotykamy, co nie? Aha, czyli to nie jest jego pierwszy raz? Nie, już tłuk po niej. No. Fajna trawka. Już po niej biegał. No, trochę się teraz zmierzwiła. Ale powinna podejść. Zobaczymy, czy... Mikołaj kosi! O, nie jedz trawy. Mikołaj wyrwał. I zobacz, jakie są korzenie. Czekaj, on chyba nie wyrwał z korzeniami. Nie. Nie, nie. O, to widzisz, jakie są korzenie. Dobra! No. Aby było. Mikołaj, tata wyrwali waszą trawę. I co by było wtedy? Batata, 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 batata. Tata kupi batata, ta. Oh yeah! Mikołaj strasznie lubi bataty. A nie wiem, czy będziesz, nie będziesz w Rossmanie. Nie będę w Rossmanie, no. Na pewno nie wiem, jak tam się jedzie w ogóle. Mikołaj, wychodzi. Tata to po prostu nagina mamy cierpliwość. Hej! Tata to potrafi żarta zawalić. No nie? Jakie to słodkie. No, przytula się do mamy, bo mamy się przykro zrobiło. No przykro, to było śmieszne. Śmieszne było? On się turla ze śmiechu. Ty nie? Powiedz wszystkim, pokaż jak mówisz tata. Od 2 dni nie mówi tata. A cały czas mówił tata. Byliśmy w Lidlu ostatnio i szli po serek. I Mikołaj przez cały Lidl, tata, tata, tata. Jak szli, to tata, wszyscy się śmiali. No, i od 2 dni nie powiedział mi ani razu tata. Teraz mówi bla. Tak. Co mówisz teraz? Bla. Bla?